Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Make Up in the City. Dzisiaj jestem tutaj ja, Ola Olczak, z moim przyjacielem makijażystą Jarkiem i jego misiem. Dzisiaj pokażemy Wam makijaż na Dzień Dziecka. Tak, Dzień Dziecka już. Pomimo, że już mam 20 lat, ale nadal się czuję dzieckiem. Ola, bo Ty... Trzymaj go. Bo Ty, to wiem, że lubisz się malować nieco mocniej, czekaj, prawda? Czekaj, bo głowa mu leci. Liście. Dobrze, ja potrzymam misiaczka z Tobą. Ola, Ty lubisz się malować nieco mocniej, prawda? Tak, dużo podkładu, makijaż był bardzo ciężki. Jaki był? Ciężki, mocny, a teraz jest jaki? Delikatny, lekki, rozświetlony i dziecięcy. I mam brokat na ustach. Makijaż baby face. Ty masz taką buzię anioła, dziecka. Ola, ten podkład, Affiniton, to jest podkład, który świetnie nawilża skórę, wygładza ją i nie robi efektu maski. To najważniejsze. Tak, skóra zostaje super naturalna. I pamiętaj, jak nakładasz podkład, zawsze od zewnętrznej do wewnętrznej części twarzy i koliste ruchy. Ja bym Cię prosił, żebyś Ty drugą część twarzy nałożyła paluszkiem, ok? Żeby też pokazać, że ten podkład się ładnie rozprowadza bez konieczności używania pędzla. Rozprowadzamy, delikatnie wklepujemy. Ale rzeczywiście można to zrobić palcem. Tak. Skóra jest idealnie wygładzona. To teraz Master Camo. To jest paletka korektorów. Każdy właściwie służy do czegoś innego. To zaczniemy od kamuflażu. Sińce pod oczami. Wklepujesz go właściwie też pod oko pędzelkiem, potem możesz sobie poprawić palcem. No i co? Skóra pod oczami już jest rozświetlona. Tymi korektorami możesz wygładzić jeszcze dodatkowo skórę. I w miejsca, w które chcesz wygładzić, też go wklepać. Tutaj mamy jeszcze highlightery. Ten ciemniejszy możemy wykorzystać do konturowania. Ola, to teraz Ty. Tu? Tak. Rysujemy sobie linię. Jaśniejszy, tutaj wyżej, żeby się świecić. Tak, żeby się błyszczała kość policzkowa, od razu wychodzi na pierwszy plan. A brow satin. Znasz? Tak. No to dobrze, do czego on służy? Do brwi. Okej. Okay. Z jednej strony kredka. Tak. Z drugiej strony gąbka i puder. Zaczynamy od nasady, wypełniamy linię i powoli wypełniamy kontur. Na końcu wypełnimy sobie cały środek właśnie tym pudrem i on od razu nam rozblenduje delikatnie tą kredkę, żeby efekt był bardziej naturalny. Też zaczynamy od wewnątrz i kierujemy się do zewnętrznej części brwi. Dobra, czyli zaczynamy odtąd i tak, takimi krótkimi... Od tej dolnej linii, żeby ją troszkę wyostrzyć. Voilà. Puder. No, super. I tu na środek, tak? Tak, wypełniamy brwi. Brwi wyczesane, podkreślone. Teraz czas na co? Na? Róż. No, dokładnie. Użyjemy Master Blush. Mega. Kolor idealny dla blondynek. Taki chłodny róż. Bardzo ładnie odświeży Twoją cerę. Jak można nałożyć róż? Można nałożyć go nieco wyżej. Tutaj. Na kość policzkową. Wtedy wyciągniesz twarz i będzie taki efekt liftingu. Ale jeśli nałożysz go na tą partię, tutaj uśmiechnij się. Tu. To wtedy będzie taki efekt młodzieńczości i odświeżenia. Nakładamy odrobinkę wyżej i rozblendowujemy. Blendujemy, blendujemy, żeby wszystkie granice między skórą a różem delikatnie zaczyć. Proszę. Ostukujemy na rączce nadmiar różu. O. Ej, ładny ten kolor. Piękny. Żeby podkreślić oko, musimy użyć maskary Lash Sensational. Z taką bardzo specyficzną szczoteczką w kształcie wachlarza, tylko po to, żeby się dopasować dobrze do Twojego oka. To Ci bardzo ułatwi tuszowanie rzęs. Pogrubiony. Widać. Od razu oko robi się wyraziste, prawda? Ostatni element. Baby Lip Gloss. I to jest błyszczyk z brokatem. Zaczynasz od konturu, potem wypełniasz środek. Ma bardzo dużo drobinek, właśnie dlatego tak ładnie połyskuje. Ola. I jak podoba się? Widzę, że zakochałaś się w swoim nowym looku. Cera nawilżona, wygładzona, odświeżona. Jeśli chcecie wykonać ten makijaż, to wszystkie produkty, których użyłem, znajdziecie w opisie na dole albo w kartach u góry. Ola, jak Ci się podoba ten makijaż? Ha? Bardzo, misiu! Komentujcie, czy Wam również się podoba mój makijaż. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, dawajcie łapki w górę. Jedną, dwie, a może cztery takie misiowe. Buziaki, pa!